Takie manewry organizowane są cyklicznie. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych może dzięki nim sprawdzić swoją wiedzę, umiejętności w trudnych, choć pozorowanych przypadkach. Kilka drużyn, gdzie specjalnie scenki na nich przygotowane, standardowo resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ponieważ w Bohatowie mamy publiczne defibrylatory, których może użyć każdy. Mamy dwa takie stanowiska, gdzie się taki defibrylator przyda dla osoby dorosłej i dla dziecka. To, co często się zdarza, miejmy nadzieję, że nie, ale jak na przykład jakieś zadławienie, czy wypadek komunikacyjny, oczywiście test. I trochę osób, które są, że tak powiem, w lekkim szoku, co w życiu również się zdarza. Manewry to przede wszystkim sprawdzian umiejętności, ale też i okazja do tego, by rozwiać wątpliwości oraz uzyskać od fachowców w dziedzinie cenne wskazówki. Dlatego ewentualne błędy popełniane przez drużyny były analizowane i poprawiane. Przerwij resuscytację. Natychmiast przerwij. Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Analiza w toku. Wstrząs niezalecany. Dotykanie pacjenta bezpieczne. Jeśli trzeba, rozpocznij resuscytację. Kontynuuj. Kontynuuj przez 1 minutę i 45 sekund. Każda scena jest na koniec omówiona. Poza tym na koniec zbierzemy wszystkie wyniki, bo prowadzimy punktację, kto jak robi. Omówimy każdą scenkę, żeby to, co jest w wątpliwościach albo nie wyszło, żeby poprawić, bo tego są te zawody. To nie jest ścisła rywalizacja, tylko również nauczanie. Dwa w jednym. Najlepsza wśród zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta okazała się drużyna z 3 LO imienia Mickiewicza. Wśród szkół z terenu powiatu triumfowała reprezentacja z Kleszczowa.